Wielka Brytania nakłada sankcje na patriarchę Cyryla. Wielka Brytania zdecydowała o objęciu sankcjami m.in. patriarchy Cyryla oraz rosyjski komisarz praw dzieci. Komisarz Marii Lwowej-Białowej zarzuca się umożliwienie brutalnego odebrania 2000 bezbronnych dzieci z obwodów ługańskiego i donieckiego oraz zaaranżowanie nowej polityki ułatwiającej ich przymusową adopcję w Rosji, czytamy w komunikacie brytyjskich władz. Z kolei patriarcha Cyryl, będący głową Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, trafił na listę sankcyjną za wyraźne poparcie rozpoczętej przez prezydenta Władimira Putina napaści na Ukrainę. Na liście znaleźli się także Siergiej Sawostianow, wiceprzewodniczący Moskiewskiej Dumy Miejskiej, Aleksiej Sajkin, prezes grupy Wołga firmy transportowej, która na mocy umowy z rosyjskim rządem przewozi samolotami kluczowe towary. Oraz czterech pułkowników z 64, samodzielnej brygady strzelców zmotoryzowanych, jednostki odpowiedzialnej za zabójstwa, gwałty i torturowanie cywilów w Buczy podaje Reuters. Dziś wymierzamy sankcje w podżegaczy i sprawców wojny Putina, którzy sprowadzili na Ukrainę niewyobrażalne cierpienie, w tym poprzez przymusowe przekazywanie i adopcję dzieci. Nie ustaniemy w obronie wolności i demokracji oraz w wywieraniu presji na Putina, dopóki Ukraina zwycięży, oświadczyła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Lystras. Prawosławny arcybiskup, duchowni boją się patriarchy Cyryla zdaniem zwierzchnika prawosławnego kościoła Cypru arcybiskupa Chryzostoma i i, Cyryl, jest bardzo egoistyczny i metropolici boją się do niego zbliżyć. Duchowny wyraził taką opinię w rozmowie z dziennikiem Politis, na który we wtorek, 7 czerwca powołała się katolicka agencja informacyjna KAI. W przeszłości kościół w Rosji był pod urządami komunizmu i robił to, co kazał mu zrobić sekretarz generalny partii i powiedział arcybiskup Chryzostom i zauważył jednocześnie, że komunizm umarł, ale mentalność komunistyczna pozostała. Ponadto, w ocenie arcybiskupa proces pojednania między Ukraińcami i Rosjanami będzie trwać wiele lat i wiele pokoleń. Jak zauważył kościelny hierarcha, problem pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą nigdy nie był problemem kościelnym, a upolitycznionym. Poza tym, nie dotyczył tylko Ukrainy, ponieważ w przeszłości Rosja okupowała części Gruzji, Ukrainy, Polski i Rumunii.